Witam wszystkich serdecznie. Jest to kolejna relacja z turnieju forum oficjalnego StarCraftowego Blizowskiego Polskiego. Mamy mecz grupy A, Adix kontra Niepoważny. Właściwie ten mecz powinien zostać rozegrany wczoraj, a nie dzisiaj, jednak w grupie A był Koprulec, który się nie stawił, a dzisiaj jego miejsce zajmie Adix z grupy B, który wczoraj na grupę B się nie stawił z kolei, więc troszeczkę pomieszanie z poplątaniem, ale wszystko zostało ogarnięte. Ważne jest to, że Adix i Niepoważny zmierzą się ze sobą. Jest to mecz grupy A, best of 3. Dwie pierwsze osoby wyjdą z grupy. Niepoważny już ma dwie wygrane na swoim koncie. Adix jeszcze nie rozegrał żadnego meczu, jest to jego pierwszy mecz, więc to prawdopodobnie Niepoważny wyjdzie z pierwszego miejsca. Wszystko się jednak okaże. Mapa, na której została rozegrana gra, to Whirlwind. Zespawnował się w lewym górnym rogu Adix. Adix jest Terranem z Golda, więc troszeczkę przewaga prawdopodobnie będzie po stronie Niepoważnego, ponieważ on jest diamentowym protosem. Zespawnował się on w prawym górnym rogu. Kolorek pomarańczowy, jak widzicie. Ciekawy, customowy kolor. Ale co się dzieje w grze, ponieważ troszeczkę późno się do niej dołączyłem, troszeczkę późno rozpocząłem komentowanie, a troszeczkę już się tutaj wydarzyło. Widzicie, właśnie jest transfer probek, STV-ek, przepraszam, do naturala Adixa, a tymczasem w jego bazie, w jego trzeciej bazie, coś jest ciekawego. Dark Shrine, Robotic Facility, dziwne, podwójne proxy, podwójnie technologiczne proxy. Czyżby ten robotik miał zrobić War Prisma, który weźmie Darka? Na to się zanosi, ponieważ właśnie robotik pierwszy się zrobi, może zacząć robić War Prisma. Jest na to kasa, że tak powiem. Co ten robotik zrobi? Jest Warp Prism. Ciekawe zagranie. Nigdy przedtem czegoś takiego nie widziałem. Teoretycznie można by było po prostu pójść tutaj Darkiem, przejść przez tego otwartego supplya, pójść, bić SCV-ki, innego Darka wysłać tutaj, nie martwiąc się detekcją, bo tej detekcji tutaj nie ma. Jednak Niepoważny woli robić Special Tactics, porządne Special Tactics w stylu Whitery. Ciekawe, jak to wyjdzie. Warpgate Research się kończy. Twilight Council gotowe. A War Prism już leci do maina Adixa. Ciekawe, ciekawe, czy Adix będzie na to gotowy. Inżynierik Bay właśnie się kończy, także gdyby teraz zacząć tureta, prawdopodobnie Adix wybroniłby się przed takim atakiem i miałby całkiem fajną przewagę, ponieważ on ma ekspansję, a Niepoważny tej ekspansji nie ma. Powane są darki. Jeden z darków idzie do maina, drugi natomiast prawdopodobnie pójdzie do naturala. Będą ginąć pierwsze SCV-ki. Pierwsza SCV-ka traci swoje życie. Zniszczone są 4 SCV-ki, 5 SCV-ek. Następna, szósta SCV-ka również ginie. Następny Dark Templar niszczy SCV-y w naturalu. 8 zabitych workerów od strony Adixa. 9. 10 kolejne giną. Został zwarpowany również Zelot. Zamykam ten panel, żeby mi tu nie przeszkadzał. Następna SFV-ka zabita. I troszeczkę ma tutaj problem Adix. Nie ogarnia. Taret został anulowany tylko dlatego, że w miejscu budowy tereta został. Przechodził akurat Dark. Idealnie ukrył się w miejscu, w którym nie ma skana. Niszczy kolejne SCV-ki. Ile tych SCV-ek zostało już zabite? Całe 15 sztuk. Co się dzieje? Czemu ten Dark nie atakuje? Widocznie Niepoważny jest zajęty teraz czymś innym. Warpuje kolejne zaloty. Targetuje Techlaba, który coś robi. Akurat ten Techlab, który robi Steampacka, bardzo ważny upgrade do Adixa, nie zostanie ukończony. Wszystkie budynki są poszkadzane. Troszeczkę Adix nie ogarnia, czy jest tutaj czas na skana. Powinien rzucić tego skana lub chociaż lift offnąć tego komanda. Niestety komand został zniszczony. Zeloty nie chcą walczyć z wręcz armią.
Wręcz armia, co ciekawe, nie chce walczyć z zilotami. Tutaj Dark Templar kolejne SCV-ki zabija. Miał 14 kili, łącznie 25 SCV-ów zabitych, 7 SCV-ek do 28 probów. Budynki w mainie Adixa są niszczone, wszystkie się palą. Musi odlatywać Adix swoimi ostatnimi barakami. Ciężko to widzę dla gracza zielonego, dla gracza terańskiego, podczas gdy niepoważny zdążą już postawić swojego Nexusa, dorabia kolejne silne technologiczne jednostki w stylu Immortali. Prawdopodobnie zaraz będzie techował, prawdopodobnie zaraz będzie przeprowadzał kolejne ataki. Tak jest, trzy zeloty chodzą do naturala. Immortal niszczy opancerzane supplye, dzięki czemu uaktywnia się jego dodatkowy damage. Zamiast zadawać 20 damage, zadaje jego 50, tym ogromnym damage'em. Teraz strzela SCV-ki, zeloty niszczą bioterańskie. Oj, załamał się. Załamała się totalnie obrona Adixa. Nic już z tego nie będzie, niestety. Adix będzie musiał podać partię. I jest 1-0 dla niepoważnego, dla Protosa. Protos wygrywa tę grę. Musi wygrać jeszcze jedną, żeby zdobyć duży punkt w tej grupie. Do usłyszenia za chwileczkę w następnym meczu.